Kolejne święto o nietypowym imieniu to święty kwadrat apologeta. Był uczniem apostolskim, mieszkał na terenach Azji Mniejszej, w Magnezji. Gdy w 124 roku przybył tam cesarz Hadrian, wręczył mu apologię, w której bronił wyznawanej przez siebie wiary. Miała ona wywrzeć na cesarzu pewne wrażenie i powstrzymać go przed wydaniem nowych zarządzeń. Kiedy i gdzie kwadrat zmarł, nie wiemy. Niektórzy twierdzą, że poniósł śmierć męczeńską z rozkazu cesarza Hadriana. Niektóre źródła podają, że był biskupem, ale też dokładnie nie wiadomo gdzie. Wymieniano Ateny, to znów nazywano go biskupem Ormian. Echa jego apologii doszukiwano się w innych wczesnochrześcijańskich pismach. Niektórzy sądzą nawet, że należy ją utożsamiać z listem do Diogneta. Nowe Martyrologium Rzymskie wspomina go 21 września słowami: w Grecji wspomnienie świętego Kwadrata, ucznia apostołów, który, jak to zostało przekazane podczas prześladowań za cesarza Hadriana, zgromadził rozproszony ze strachu Kościół z wiarą i miłością oraz poświęcił cesarzowi książkę w obronie religii chrześcijańskiej zakorzenioną w doktrynie apostolskiej. Święty Kwadrat jest patronem m.in. furtianów i odźwiernych.